w antycznej Grecji rodziła się filozofia, była wielkim marzeniem o ludzkim życiu, pięknym, godnym, dobrym. To marzenie było wcielone w Sokratesa, zaczepiającego ludzi na ulicach Aten, zachęcających ich do myślenia o tym, by każdy dzień miał sens i każdy czyn był czynem godnym. Wydaje się, że z tych marzeń filozofii niewiele zostało do dzisiejszego dnia. Ale tutaj w Raciborzu, w naszym mieście, w pierwszej połowie XX wieku pojawia się postać, Hugon Christoph, który najwyraźniej próbował przywrócić filozofię jej pierwotne znaczenie. Żeby filozofia ponownie weszła w życie zwykłych ludzi, pojawiła się na ulicach. I tak też się stało. Na przykład Krzysztofek miał fajny zwyczaj w dniu swoich urodzin chodzić po Raciborzu z taczką, obdarowując kwiatami napotkanych Raciborzan. Ich heiße Christoph. Ich habe Geburtstag heute. Bitte schön. Ich heiße Christoph. Ich habe Geburtstag heute. Bitte schön. Guten Tag. Ich heiße Christoph. Piękna sprawa. Dzień urodzin jest świętem życia. Życie jest błogosławieństwem, za to błogosławieństwo można dziękować. Krzysztofek wiele razy też prowokował władzę swoimi dziwnymi numerami na ulicach. Za niemal każdy numer chodził do więzienia. Nie zdrażało go to, robił swoje do końca. My dzisiaj próbujemy nad tymi numerami się zastanawiać, odkrywać, myśleć. Sceneria tego sketchu Krzysztofka jest niezwykła. Po I wojnie światowej wybuchły powstania śląskie, a potem w Raciborzu był plebiscyt. Plebiscyt rozstrzygający, czy Racibórz ma być niemiecki, czy polski. Na zamku w Raciborzu stacjonowały wojska rozjemcze. Atmosfera wojenna. W tym czasie Krzysztofek rozwiesza na moście znamienny transparent. Ten most będzie wysadzony o 12 w nocy, używając pojęcia gesprengt. Nikt nie pomyślał o tym, że gesprengt będzie oznaczało polewać. Co tutaj jest istotne, co jest ciekawe? Filozofia od dawna twierdzi, że świat nie istnieje, że świat jest stworzony przez umysł ludzki, że my kreujemy rzeczywistość. Dlaczego wszyscy pomyśleli, że chodzi o wysadzenie? Dlaczego nikt nie pomyślał, że chodzi o polewanie mostu wodą? Dlatego, że wszyscy mamy militaria w głowie. Widzimy okno, myślimy stanowisko snajpera. Widzimy podwórko, można tutaj zrobić barykadę. Interpretujemy świat w wojenny sposób. Krzysztofek chciał pokazać weto. Wydaje się, że właściwie dziwny numer Krzysztofka. O co mu właściwie chodziło? Może chodziło mu o to, że w życiu powinniśmy wybierać rzeczy dlatego, że nam są potrzebne, a nie dlatego, że inni na nie zwracają uwagę. Może za dużo w życiu zbiorowym fikcji, mody. Czy wiecie, co było pod kapeluszem? Czy wiecie? Kupa. Krzysztofek był biedną osobą. Właściwie tylko to, co reprezentował sobą, było jego własnością.
Nie stać go było na dom, mieszkanie, więc wynajmował. A jak wynajmował, to często nie miał czym płacić, więc można powiedzieć, był trudnym mieszkańcem. Nie tylko dlatego, że nie płacił czynszu, ale także dlatego, że był nieprzewidywalny. Każdy dzień mógł przynieść coś nowego, każdy dzień mógł przynieść wizytę policji. Więc nie dziwmy się właścicielowi kamienicy, że chciał, żeby Krzysztofek się wyprowadził, żeby Krzysztofek zniknął. I wydaje się, że pewnego dnia marzenia właściciela stały się rzeczywistością. Zazwyczaj, gdy ludzie nas odrzucają, reagujemy przygnębieniem, smutkiem. Chyba każdy z nas ma coś takiego w swojej biografii. Krzysztofek mógł się czuć odrzucony. Ludzie chcieli, żeby się wyprowadził, żeby był Auschwitzem. Ale Krzysztofek wszystko robił po swojemu i pokazał takie Auschwitzogen, że ludzie zapamiętali. Chcecie, żebym się wyprowadził? Dobrze. Auschwitzogen? Dobrze. Ale moje Auschwitzogen, to znaczy stoję oto, nago, w mieszkaniu, z którego mam się wyprowadzić. Proszę bardzo. Ein Hering! So fett wie Gering für 25 Pfennig. Ein Hering, so fett wie Gering für 25 Pfennig. Ein Hering, fett wie Gering für 25 Pfennig. Myślen Sie? Krzysztofek miał kłopoty z każdą władzą, ale można inaczej powiedzieć, że każda władza miała kłopot z Krzysztofkiem. Nawet ta władza, która wydawała się nie do ruszenia, władza III Rzeszy. Na pierwszy ogień Krzysztofek wybrał sobie marszałka Geringa. Człowieka, który zasłynął stwierdzeniem, że to on decyduje, kto jest Żydem. Każda władza definiuje się jako, że jest władzą dla ludzi, dla ludu. Krzysztofek, człowiek z ludu, chciał sprzedawać śledzie, bo miał taką potrzebę finansową, wykorzystując jako reklamę, wiadomo. Władzy jednak nie spodobało się to. Krzysztofek za obrazy marszałka Rzeszy został skazany na 2 tygodnie aresztu. Po 2 tygodniach wrócił na to samo miejsce z tymi samymi problemami. Ein Hering, so fett wie vor 2 Wochen. Du darfst hier nicht sein. Ich kaufe dich! Najprawdopodobniej to był ostatni numer Krzysztofka w Raciborzu. Krzysztofek potyczkował się z władzą całe życie, lecz w ostatnim numerze wybrał sobie przeciwnika najgroźniejszego, Adolfa Hitlera. Można powiedzieć, że władza całe życie rozkazywała Krzysztofkowi. Ty tu nie możesz mieszkać, ty masz iść do więzienia, ty masz pracować przy kopaniu Adolf Hitler Kanal. Tym razem to Krzysztofek. Krzysztofek decyduje i chce wypędzić, przegonić Adolfa Hitlera. Za ten numer przyszło mu spędzić ostatnie chwile swojego życia w obozie koncentracyjnym, ale najstarsi Raciborzanie utrzymują, że także z obozu koncentracyjnego Krzysztofek wysyłał listy, w których informował o swoich obozowych numerach, żarcikach. Niezwykły triumf ducha w epoce dyktatorów.